No to bardzo serdecznie Was wszystkich witam. Ja się nazywam Jacek Bożek i miałem przyjemność założyć Klub Gania 33 lata. Tak rozpoczęło się wydarzenie edukacyjne dla mieszkańców Bielska Białej w ramach projektu Klubu Gaja Święto Drzewa Ogrody dla Klimatu. To spotkanie odbyło się na cmentarzu żydowskim w Bielsku Białej. To tu historia przeplata się z dziką przyrodą. Warsztaty tym razem dotyczyły adaptacji do zmian klimatu i ochrony różnorodności biologicznej. Uczniowie zameldowali się licznie i chętnie, mimo tego, że wakacje już za pasem. A i dojrzali mieszkańcy Bielska Białej pojawili się ciekawi historii tego miejsca oraz zaintrygowani zupełnie unikalną przyrodą, znajdującą się praktycznie w centrum miasta. Mazurki mają tutaj, patrzcie, taką na policzku plamę i brązową głowę. Wróble mają głowę szarą i tej plamy tu nie ma. Bogatka, ona jest też, ma taki też brzuch żółty, tylko ma taką przez brzuch czarny pasek. Dzięcioły w drzewach robią dziuple. Mieszkają tam, a potem zmieniają lokum i wtedy wprowadzają się tam taki, tak zwane dziuplaki. Jakoś sobie radziły, a teraz sobie przestały radzić. To co się zmieniło? Wcinanie drzew. Bardzo dobrze. Jak temu zaradzić? 100 lat temu prawie profesor ornitologii Sokołowski się nazywał, badał dzięcioły i na wzór dziupli dzięciołów opracował wymiary budek dla ptaków. Oczywiście różnią się one wielkością i wejściem, ale trzymają się pewnych standardów. Dlatego przyszedłem tutaj, żeby się dowiedzieć o sposób budowania budek dla ptaków. Po zdobyciu wiedzy uczestnicy zabrali się do działania. Tu współpraca odgrywała największą rolę. Druga część grupy pracowała nad porządkowaniem terenu i unicestwieniem rdestowca ostrokończystego. Cóż to za roślina? Wykorzystywana byłaby przez pszczelarzy, bo jest bardzo taką miododajną rośliną. Ale niestety jest to roślina bardzo ekspansywna, która wypiera inne nasze rodzime gatunki i strasznie wszędzie zarasta. W tych warunkach nic tu nie urośnie. Trzeba to usunąć. Na pewno. Tymczasem następna ekipa zajmuje się już domkami dla nietoperzy. Od razu dementujemy, jakoby domki dla nietoperzy to zwykłe domki dla ptaków, tylko odwrotnie zamontowane. Nie mają tego otworu, przez który wlatują ptaki, tylko mają otwór od dołu i tam wlatują nietoperze i tam są też takie dziury jakby w tym, dzięki czemu te nietoperze mogą się zaczepić pazurami. To jest taki schron dzienny, jak to się mówi, czyli nietoperze, no wiadomo, w nocy bytują. Wszystkie te budki zostaną zamontowane na terenie tajemniczego ogrodu. Projekt Klubu Gaja Święto Drzewa Ogrody dla Klimatu realizowany jest z dotacji programu Aktywni Obywatele Fundusz Krajowy, finansowanego z funduszy EOG przy współpracy miasta Bielsko-Biała, Galerii Bielskiej BWA i Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Bielsku-Białej.